Witajcie. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na mój kanał Pierwotne Ja. Zamierzam co tydzień nagrywać film z cyklu Świadomość energetyczna kobiety. Co to miałoby znaczyć i czym to jest i po co? Tak właśnie nazywa się warsztat. Warsztat, którego w tej chwili jest druga edycja. Warsztat, który uwielbiam. Jak również pracę z kobietami i to, jak się dzielimy swoim doświadczeniem, swoją mądrością. I naprawdę czerpiemy z tego. Nazwa warsztatu to jest Świadomość energetyczna kobiety w praktyce. I czego się tutaj można dowiedzieć? I czego można się spodziewać po tych filmach, które będę nagrywała? Chcę się dzielić z Wami informacjami na temat praw, zasad energetycznych kobiety, tym, w czym jesteśmy, jak tutaj działamy, jak układamy nasze myśli, słowa i czego się po tym możemy spodziewać. I rozmawiam z kobietami i wiem, że w pewnym momencie przestają się dziwić temu, co się dzieje wokół. Bo wiemy w pewnym momencie, dlaczego tak się dzieje. Wiemy, czego się można spodziewać. Oczywiście jest bardzo dużo sytuacji, których nie przewidujemy i nie przewidzimy nigdy. Bo tak jak nasze narodziny i nasza śmierć są zawsze niespodzianką, tak są też inne niespodzianki. Ale to, w jaki sposób kreujemy naszą rzeczywistość przez nasze myśli, przez nasze słowa, to jest przewidywalne. Kogo przyciągamy i czego doświadczamy. Takimi tematami chcę się właśnie z Wami dzielić. Pierwszym filmem będzie film, na którym powiem, jakie są różnice w energii męskiej i żeńskiej. Właściwie większość kobiet mówi, że jest to oczywiste. I bardzo wiele z nas jedzie, że tak powiem, na energii męskiej. A tutaj bardzo długo nie da się. Po prostu się nie da. Także, kochane, nie chcę tutaj ciągnąć tematu energetycznego, natomiast zapraszam Was do obserwowania, do słuchania. Może rzeczywiście raz w tygodniu będę na naszej grupie zamieszczała. Mam taką prośbę. Jeżeli macie pomysły, co można jeszcze zamieścić, jakieś pytania, sugestie, bardzo proszę, żebyście współtworzyły ze mną te filmy. Natomiast to, czym ja się będę dzieliła, to jest program półrocznego warsztatu Świadomość energetyczna kobiety. Oczywiście bez ćwiczeń, bo tak jak nazwa wskazuje, przymila się tu do mnie mój psiaczek, jeden z psiaczków. Tak jak nazwa wskazuje, spotkania służą temu, by też energii doświadczać i byśmy mogły między sobą pewne ćwiczenia wykonywać. Więc tak, zaraz mi tutaj spadnie telefon, bo piesek się rozkłada.
Kochane, zapraszam Was serdecznie. Ja będę informowała, jeśli któraś z Was chce pogłębiać temat świadomości energetycznej. I będę zapraszała Was do oglądania. Niemniej zapraszam, tak byście może ze swojej strony też się troszeczkę zainteresowały, jeśli macie pytania, jeśli chciałybyście współtworzyć, zapraszam serdecznie. Dzielcie się informacjami, które są na grupie Pierwotnia Kobiet. Będzie mi niezwykle miło, gdy te informacje, które zamieszczam, będą szły po prostu w świat. Serdecznie Wam dziękuję. Zapraszam na kanał Pierwotne Ja i do zobaczenia. Miłego wieczoru. Pa, pa.